Witam w Zagrajmy Dalej w Skyrim. Znajdujemy się tutaj, w sanktuarium w Gwieździe Zarannej. Zejdźmy z kunia. I tutaj siedzi pan Wilkołak. Co ci się stało? Ktoś ci zrobił krzywdę? Gdzie moje światło jest? Pod szóstką. Powinienem był się domyślić, że Astrid cię przyśle. Paskudnie się wykrwawiłeś. Co mnie zdradziło? Ta, trzeba przyznać, że mały żartowniś nieźle posługuje się nożem do masła. Ale nie martw się, dałem mu popalić. Ten koleś ma płaskostopie, czy mi się wydaje? Tam, przez drzwi, wygląda na jakieś stare sanktuarium. Poszedłbym za nim, ale nie znam hasła. A dobrze, udało ci się mnie przekonać. Zresztą wątpię, żebym ci się teraz przydał. Ten mały filcyk solidnie mnie pocharatał. Do domu daleka droga. Ale go nieźle pociąłem. Jestem prawie pewien, że przeciąłem mu arterię. Nie wiem, co tam znajdziesz, ale prawdopodobnie możesz po prostu podążyć za śladami krwi. Ble. Ale paskudne stopy są w tej grze. Patrzcie, to jest po prostu taki zlepiony kształt. Nawet palce u stóp nie są oddzielnymi jakby obiektami trójwymiarowymi, tylko jest to po prostu tekstura. Ciekawe, czy stopy naszej postaci też tak samo wyglądają. Elektryczne buty. Toggle free camera, tak? No, dokładnie to samo jest. Ale kurde, mogli się lepiej postarać. Nie taką amatorszczyznę odwalili. Mam nadzieję, że powstanie mod, który naprawi to, bo to naprawdę nie ma tutaj jakby wytłumaczenia, dlaczego te stopy są tak źle wymodelowane. Dobra. Co? Niewinność, mój bracie. Że małżeństwo może być udane. Witaj w domu. Ciekawe, że takie drzwi sobie tutaj stoją po prostu widoczne na polu i nikt tego nie znajduje. Zakrwawiona czaszka. Zabij Cycerona. Da się zrobić. Słuchać! Czy to ty? Wiedziałem, że tu się zjawisz. Bestię może pokonać tylko inna bestia. Astrid wiedziała, że jej durny wilk nie zdoła zgładzić sprytnego Cycerona. No, a ja to durny wilk nie jestem? Gdzie on jest? Rękawiczki, buty błazna. Możemy się za niego przebrać teraz, tak? Może lepiej nie. Król piratów? Kości. Nie ma to nic ciekawego, tak? Chodźmy dalej. O! Duch. Ale matka nie chciałaby tego! Zabij opiekuna! Albo ja zabiję słuchać! To dopiero szaleństwo! Co? Przeszukaj, nie da się go przeszukać. A, zupełnie zapomniałem, że możemy sobie przywołać tego Luciana LaChance'a, prawda? On jest tutaj w mocach. Moce, tak? Widmowy zabójca, właśnie. A. Świetna rzecz. To jest taki drugi członek drużyny, który jest niejako podąża po prostu za nami, dopóki nie zginie. Czyli może go tak naprawdę potraktować jako drugiego stałego członka drużyny.
Tam są Gwiezdne Wrota, czy co? To święte stanowisko wewnątrz Mrocznego Bractwa. Zadaj sobie pytanie. Czy ufasz w mądrość naszych pań? Auć! Kłuje! Kłuje! Mój dom jest dobrze chroniony. Zawsze sztywno dbałem o porządek. Rozumiesz? Sztywno! Ja się zabiję. Ała, ała. O, długo nie pożył nasz Lucien LaChance, ale to dlatego, że trafiła go dzida. Ciekawe, czy można przywołać kolejnego. Nie, tylko raz dziennie. No dobra, to trzeba się z tym liczyć. Bardzo dobrze. Jeszcze lepiej! O! O, tu będzie można zapalić. Tylko jak? Tym? Spadło! O, o, bardzo źle. Jest, ze mną. Mikstura przywrócenia zdrowia. I teraz tamten jeszcze łucznik, który jest niestety dość mocny. Roda! Ty jeszcze żyjesz. Cicero oczywiście szanuje zdolności słuchacza, ale... Czy możesz choć trochę zwolnić? Nie jestem już taki... To dziwne, ducha pokonać w ten sposób. W ogóle to jest dziwne, że ducha można pokonać bronią materialną. No ale w sumie to jest broń detryczna, tak więc... Może i można. A tak na marginesie mówiąc, to... Jakie to jest dziwne, że my tutaj jesteśmy sami, a on ma do pomocy... Znaczy sami, razem z Karżem. A ma do pomocy aż tylu pomocników. To jest niesprawiedliwe. O, ze ściany wyszedł. Kurde, jak w białej wieży. Coś mi mówiłeś? Sól. Miech. Po co mi to? Dobra. Tutaj będzie Cyceron? Drzwi są zareglowane od drugiej strony. Czyli musimy iść Gwiezdnymi Wrotami, tak? Dobra. Tu jest zimno. Powiało chłodem. No dokładnie. To ci się spodoba. To nie jest oryginalna część sanktuarium. Nazwijmy to wymuszonym dodatkiem. A co go wymusiło? O, chodź i się przekonaj. Okej. Wydrążył sobie tunele w lodzie, tak? Psychol. Skyrim Psycho. Dobra. Jacyś wrogowie może? No dobrze. Troll. Cicero zaatakował tę ladacznicę Astrid. Cóż może zrobić taki głupiec jak ja, gdy jego matka jest oczerniana i bezpiewana? Słuchacz na pewno to zrozumie. Ten troll miał imię, ale padł tak szybko, tak samo szybko jak zwykły troll. Horker. Gdzie powinienem się teraz udać? O, skrzynia jakaś. Kufer. No na górę raczej nie, bo na górze nic nie ma. Tak więc idziemy tam. No, zbliżamy się. Być może teraz błazen dostanie żelazem między żebra. Właściwie to nie żelazem, bo my dzierżymy miecz dedryczny, który został wykuty z ebonu.
A. No już mi wykryli. Niestety. Czy ty rozsądził, że do tej pory słuchać nie wie? Przyznaję to. Możemy o tym wszystkim zapomnieć? Było! Minęło! Co ty na to? Czyli tak naprawdę jesteś tchórzem, tak? Nie chcę, żebyśmy do ciebie dotarli. O! Rzut duchami! Świetnie. O, ten był słaby. W przeciwieństwie do tego. Jeśli to jakiekolwiek pocieszenie, trochę mi przykro z powodu Wezary. Głupia jaszczurka weszła mi w drogę. Ale proszę, powiedz mi, że ten przerośnięty owczarek wykrwawił się na śmierć. Niestety nie. Mistrz, mam coś, co pozwoli mi się tutaj włamać lepiej. Łatwiej. Nie. Mam za to sporo rzeczy, które są w ogóle niepotrzebne mi. Nagromadziły się. Może mam jakąś miksturę, co? Premia do włamywania, dekokt włamywacza, eliksir, coś takiego. Nie. Dobra, spróbuję się włamać mimo wszystko. Dupa. O, o, o. Namierzyłem. To jest bardzo wąski zakres, w którym to będzie działać poprawnie. Czyli jeżeli polecimy chociaż o trochę, o milimetr za daleko, to się już na wytrych będzie łamał. O właśnie. Czyli to jest bardziej jakoś tak? Prawie. A, jest za daleko. Czyli w ten sposób? O, idealnie. I się otworzyło. Amulet Kinneret. Szmaragd z dwugrupowego paraliżu. Niektóre rzeczy są niegłupie tutaj, które znaleźliśmy. Chodźmy jednak do przodu. Na pochybel. Debilowi. Aczkolwiek... w następnym filmie.